Dzień dobry, witamy Państwa w piątek i chyba nie dziwią się Państwo, że jesteśmy w tym właśnie miejscu, czyli przy Moście Sendlerowej z najnowszym numerem Czasu na Opole. Nasz miejski dwutygodnik z naprawdę sporą dawką dobrej lektury, znakomitych tekstów i bardzo różnej tematyki. Oczywiście ten temat numer jeden to temat wody, to czym jeszcze kilka dni temu mocno Opolanie żyli, tym czym żyją także mieszkańcy naszego województwa jeszcze przecież do dzisiaj, bo woda dała się we znaki. Ale o tym, jak wspólnie obroniono Opole, o tym od strony czwartej piszemy jako temat rzeczywiście numeru. Rozmowa z prezydentem Opola Arkadiuszem Wiśniewskim o tej obronie, także jak Opole pomaga powodzianom i co oznaczają znaki na wodowskazie w Groszowicach. To między innymi. Natomiast wracając do tej sytuacji, to ważny, duży tekst zatytułowany Zbiornik Racibórz Dolny, cichy bohater Opola, bo rzeczywiście to, co działo się tam w Raciborzu, później miał ogromny wpływ na to, co działo się dalej w korycie Odry. To oczywiście ten temat główny, ale w tej gazecie znajdą Państwo mnóstwo ciekawych tematów. Przede wszystkim między innymi o Branżowym Centrum Umiejętności, które powstało w opolskim elektryczniaku, ale o jeszcze jednej rzeczy, którą również otworzono, a to jest nowa przychodnia, która kilka miesięcy po uruchomieniu Domu Pomocy Społecznej przy Chmielowickiej również została otworzona jako przychodnia POZ. A na tej samej stronie, nieco wyżej, o 11 edycji budżetu obywatelskiego Opola, o jeszcze Opolanie, do 8 można głosować. Po raz 11 mieszkańcy będą mieli okazję wybrać któreś z projektów zgłoszone do budżetu obywatelskiego, a przypomnę, ponad 7 milionów złotych mamy okazję na to, żeby na któryś z tych projektów zagłosować i któryś być może z Państwa dzielnicy właśnie takie dofinansowanie otrzymał. Teraz słówko o sporcie, bo nowi ludzie pojawili się w Odrze Opole. Mowa oczywiście o nowym trenerze, ale także i o nowym członku zarządu. To legenda polskiej piłki Adam Matysek, a my przedstawiamy w numerze nasze wspaniałe dziewczyny i naszych wspaniałych chłopaków, czyli koszykarzy AZS-u Politechniki Opolskiej, w rozmowie też i z trenerem i jednym z zawodników, reprezentantem Polski, jak i nasze dziewczyny, czyli kadrę i sztab Unii Opole na ten sezon. Rozmowa z reprezentacyjnym przecież drugim trenerem Nicolą Wetorim także znajduje się w tym najnowszym wydaniu. I na koniec, bo zbliża się Dzień Nauczyciela, drodzy Państwo, no to na naszym archiwum jak zwykle, tym razem o Dniu Nauczyciela, czyli rocznicy utworzenia KEN. To oczywiście tylko część z tych publikacji, do których przeczytania Państwa zachęcam. Do dostania już najnowsze wydanie Czasu na Opole. W instytucjach miejskich, w ratuszu, w galeriach handlowych. A jeśli Państwu mało albo nie są Państwo w stanie dotrzeć do tego wydania papierowego, to przypominam, że również w wersji elektronicznej Czas na Opole na stronie www.czasnaopole.pl jest dostępny i mam nadzieję, że to lektura jak znalazł na najbliższy weekend.